Krążek na tafli, zaczynamy. Ten balans ciałem hokeistom Jastrzębia nie wyszedł i teraz szansa na otwarcie wyniku. Jednak nie dotarło do jednego z partnerów, udaje się jednak założyć zamek, mamy próbę z niebieskiej. Nim przy krążku balansuje między hokeistami rywala, Mokrzancew, dobra okazja, chociaż... W momencie właśnie Pawlow znalazł. I teraz mamy strzał z lewego bolika, patrząc z perspektywy Jastrzębian. Kalms był przy krążku. Hokeista z numerem 13. Świetnie odnalazł przestrzeń pod poprzeczką. Chce o ten krążek, Kamieniew z dystansu. Jeszcze jest strzał do Bitka. Jeszcze groźne zagranie przed bramkę Patryka Spiesznego i uwija się jak w kropie. Czeski golkiper obronił tam z 2 lub 3 strzały. Poradzili sobie Sanoczanie, Hentonen, ponownie Bukowski. Nikt nie zbliżał się do spotkaniach, oczywiście wyłączający to Jastrzębianie. Bramki nie strzelili, a tymczasem groźnie właśnie pod bramką Jastrzębian. I w 4 gola strzelają Sanoczanie. No coś nieprawdopodobnego, że 17 sekund potrzebowali Sanoczani, aby wygrać krążek, popędzić, założyć zamek w 4 i doprowadzić do wyrównania. Radosław Sawicki, Sanoka. Rozpoczynamy drugą tercję. Wygrać przede wszystkim swoje spotkanie. Mokrzancew odzyskują krążek w strefie rywala. Miejscami przysypiają hokeiści w zielono-czarnych kompletach i teraz Sawicki ładnym driblingiem. Biały na niebieską. Strzał z dystansu, jest możliwość jeszcze dobitki. Emeli Pippo. Pippo, zagranie przed bramkę było groźnie i fantastycznie. Mokrzancew, jest szansa na dogodną okazję dla Sanoczan. Powolnili tempo tej akcji podopieczni Marka Ziętary, uderzenie z dystansu. Wsparły swojego kolegę Kasper Lig, udaje się zachować krążek i mamy 2-1. Po tym fantastycznym uderzeniu Mlynarowicza w to samo okienko, jeżeli dobrze pamiętam, co przy pierwszej bramce. I Samuel Mlynarowicz strzela swoją drugą bramkę w tym sezonie. Będzie to tego kolejna okazja. Strzał z najbliższej odległości. Bezpiecznie. A tymczasem ruszają 2 na 1 Sanoczanie. Mają możliwość doprowadzenia do wyrównania, ale świetnie Nechwatal broni także dobitkę. No dwie. Przekonaliśmy się z końcem tercji drugiej, kiedy to mieli do wciśnięcia gumy. Zdecydował się na strzał z nadgarstka. Ostatecznie jednak zatrzymany na jednym z obrońców i teraz spróbował wcisnąć właśnie gumę, tak jak mówiłem przed chwilą, tyle że z drugiej strony Jakub Bukowski i mamy 14 gola dla STS-u w tym sezonie. Hokeisty z numerem 8, co jeszcze raz możemy zobaczyć na powtórce. Jakub Bukowski doprowadza do wyrównania, które Sanoczanie będą starali się przełożyć na jakieś dogodne okazje, może bramkę dla siebie. Rac nie wstaje z lodowiska, ale nic sobie nie robią z tego faktu Sanoczanie i mamy gwizdek arbitra. Przed bramką Nechwatala nie było jednak nikogo. Sawicki, Mokrzancew, ponownie zagranie do Sawickiego, przytomnie Sawicki. I ależ fenomenalnie rozegrali tę przewagę Sanoczanie. Znakomicie Sawicki na pamięć z backhandu, co będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I Sami Taminen swoich rywali. Baszyrow odzyskał krążek, Kalns na pewno podrażnieni. Jastrzębianie zadźwięczał słupek bramki Spiesznego. Walczący pod bandą, świetne zagranie do Kostka, groźnie przed bramką Spiesznego. Gdzie jest krążek, bowiem z naszej strony nie widać go. Jest za bramką, mamy strzał Pawlowsa i Pawlow sugeruje, że chyba krążek do bramki trafił. Ten wciąż jednak w grze, Kostek.
minucie Krakowianie strzelili bramkę na 1-0. Mamy uznany. Tym razem ubezpieczający to wznowienie wraz z Jekunenem. Jekunen z dystansu. Wciąż Sanoczanie, zawęża się to pole przed bramką Nechwatala i mamy bramkę na 4-3. Wykorzystali doskonale tę przewagę Sanoczanie. Popracowali na Nechwatalu, który obronił pierwszą próbę, ale chyba nie był do końca świadomy, że krążek leży jeszcze w jego polu bramki. Na groźną kontrę ze strony Sanoka. Bukowski. Jastrzębianie coraz mniej, ale robi się gorąco pod bramką Sanocką. Strzały z drugiej linii. Bachalejszy jeszcze. Możliwość dobitki ze strony krążka i szybko skierować go w stronę bramki rywala na tyle, aby Speszny sobie z nim nie poradził. Udaje się krążek wygrać, ale już Pawłuk zmierza w stronę bandy. I kończy się tercja numer 3. Kończy się to spotkanie. Ciarko STS Sanok, JKH, GKS Jastrzębie. Spotkanie pełne emocji. Zakończone jednak happy endem dla gospodarzy.